Dzień dobry, nazywam się Rafał Dmochewicz, jestem instalatorem w firmie Sansol. Witam w pierwszym odcinku serii Profesjonalnie o fotowoltaice, w której przedstawimy Państwu różne aspekty instalacji fotowoltaicznych, od projektu po montaż. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o systemie montażu instalacji fotowoltaicznej w przypadku pokrycia dachu blachą trapezową. Blacha trapezowa używana do pokrywania dachów nie jest najpopularniejszym rozwiązaniem. Niemniej jednak coraz częściej możemy zaobserwować ją na polskich dachach. System montażowy dedykowany do tego rodzaju poszycia wygląda następująco i składa się z mostka trapezowego i blachowkrętów. Mostek, izolowany od dołu, montowany jest do poszycia za pomocą izolowanych blachowkrętów, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko przeciekania dachu. Podsumowując, jak widać, sam montaż jest relatywnie prosty, ale wymaga dbałości o zachowanie szczelności dachu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym przybliżymy Państwu system montażowy używany przy pokryciu dachu blachodachówką.